Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie, jestem w towarzystwie kobiety. Cześć. Rzadko trenuję z dziewczynami, głównie dlatego, że lubię po prostu ciężkie treningi, lubię trenować ciężko i mocno, a dziewczyny przeważnie nie dają rady, ale nie ona. Dlatego dzisiaj jest u mnie Klaudia, jest to zawodniczka trójboju, prawda? Tak. Która teraz będzie myślała o starcie w bikini, fitness. No i też dlatego się spotkaliśmy, chcemy pogadać trochę o treningu, jak to było za czasów trójboju, jak to jest i będzie za czasów bikini. Klaudia zaczęła trenować, podnosi ciężarek, miała już 16 lat. No. Czyli tak naprawdę może powiedzieć, że dziewczyna w takim wieku na siłowni, w trójboju, to jest chyba raczej niespotykane. No, w wieku, chociaż teraz, szczerze mówiąc, jak byłam ostatnio na zawodach, no to szczerze mówiąc, bardzo dużo było tej młodzieży. Ale jak ja zaczynałam, no to no mało było, przede wszystkim dziewczyn, nie? No tak. No to było naprawdę mało, ale zauważyłam, że ten sport zaczyna się rozrastać i naprawdę więcej jest tych takich młodych ludzi niż tych starszych. Ja zaczynałam właśnie, jak miałam 16 lat. Kurde, teraz ile masz? 22. No to już trochę dźwiga. Tak. No a jakbym miała tak przypomnieć sobie swoje wyniki, jakie miałam, na pewno startowałam w kategorii 47 do 47 kg, a wyniki to chyba w marcu miałam jakoś 80. Na początku? Tak. Na wieku 16 lat? Tak. Na siat miałam 70, a na ławkę 35 może. Jakoś tak. Jak miałem 16 lat, to miałem podobne wyniki, proszę. Także całkiem nieźle. No. A powiedz mi w takim razie, jak już tam trenowałaś, to takie największe sukcesy, największe ciężary, jakie podnosiłaś, bo słuchajcie, ja się nie spodziewałem, że Klaudia jest taka drobniutka, więc myślałem, że jak przyjdzie dziewczyna, która trenuje trójbój, to myślałem, kobyła. Że, tak, że będziesz no, no taka mocno przypakowana, no. Nie? Mm-hmm. No, pozory właśnie bardzo mylą. No tak, tak. Bardzo mylą. Ale takie moje największe osiągnięcia to uważam, że przede wszystkim pobicie rekordu Europy w martwym ciągu i w przysiadzie w 2018. Dzień przed moimi urodzinami, super. Więc stwierdziłam, że taki sobie zrobię prezent na urodziny, no i zrobię ten rekord Europy. Też drugie miejsce na świecie, w tej kategorii 47 do lat 18 bodajże. No i takie moje największe wyniki, no to w martwym ciągu 140, w przysiadzie 105 i wyciskanie 52, no. Tego wyciskania, tak nie pamiętam, bo to jest tak, traktuję to po macoszemu. 40, tak? No w dzień startu miałam 46. 46. Tak, a kategoria czyli do 47. To wyobraźcie sobie, martwy ciąg, jest praktycznie 3 razy tyle, co Klaudia waży, także no niesamowity wynik, nie? Czyli ja musiałbym z 330 ciągnąć. No niestety mi się nigdy tyle nie udało. Ale dobra, koniec tego, zaczynamy jakiś trening, bo się tutaj zasapiemy na tych rowerkach. Idziemy się popompować. Słuchajcie, dzisiaj będziemy trenowali plecy. Plecy w bikini, ale ogólnie w treningu kobiet moim zdaniem są bardzo, bardzo ważne, bo nadają tak naprawdę tej sylwetce takiego wysportowanego wyglądu. Ta fałka, jeżeli chodzi o plecy, myślę, że to jest jeden z najbardziej pożądanych elementów sylwetki. Oczywiście, jeżeli mówimy o sylwetce kobiecej takiej w zawodach bikini, to poza plecami trzeba powiedzieć, że no, mięśnie naramienne są bardzo ważne. Oczywiście nogi, szczególnie tylna część ud, pośladki, to jest taka podstawa. Natomiast jeżeli mówimy o trójboju, to wiadomo, że mimo tego, że te wszystkie grupy mięśniowe, może powiedzieć, że gdzieś tam trenujemy, to na pewno te ćwiczenia, które wykonujemy w trójboju, nie są do końca najlepsze dla osób, które pragną zmieniać sylwetkę. Mówię tu głównie o takich rzeczach, jak o takich ćwiczeniach, jak właśnie martwy ciąg, czy na przykład dla kobiet wyciskanie na ławce poziomej. Czyli ta klatka piersiowa dla dziewczyn w bikini nie jest może najbardziej pożądaną grupą mięśniową. Wiadomo, ja tam polecam na przykład dziewczynom też troszkę ćwiczeń na klatkę piersiową, ale bardziej jak już to na tą górną część, żeby wypełnić gdzieś tam czasami takie dziury pod obojczykami, więc żeby jakby to zasłonić, tą troszkę tej górnej klatki piersiowej staram się trenować. Natomiast myślę, że ogólnie sama klatka piersiowa nie jest jakimś tam super mega atutem, szczególnie na zawodach i tej sylwetce nie daje tak wiele korzyści. Natomiast plecy niewątpliwie tak, dlatego dzisiaj robimy plecy.
Słuchajcie, to co jest na pewno ciekawe, to martwy ciąg, czyli ćwiczenie, które tak naprawdę może powiedzieć, że jest kwintesencją trójboju, twój najlepszy wynik też siłowy, to niestety w kulturystyce może powiedzieć, że nie do końca ma przełożenie na budowanie mięśni. Ktoś oczywiście powie, że martwy ciąg to jest podstawowy ruch i tak dalej, że pracuje tyle mięśni, ale właśnie przez to, że pracuje tak dużo mięśni, nie ma tych mięśni, które tak naprawdę są takim głównym, głównym jakby czynnikiem podnoszenia, tak powiem, tego ciężaru. Nie? Dlatego my, kształtując sylwetkę, poszukujemy takich ćwiczeń, które będą stymulowały nam poszczególne części umięśnienia. A wiadomo, że jeżeli chodzi o martwy ciąg, jest to super globalne ćwiczenie, ale ciężko powiedzieć jak naprawdę, kiedy nie możemy już podnieść, zrobić następnego powtórzenia. Dlaczego? Czy to dlatego, że mam sobie prostowniki, czy może pośladki, czy może nogi? Więc my będziemy robić troszeczkę inaczej. Zaczynamy sobie od maszyny, od wiosłowania na maszynie. I słuchajcie, też jeżeli mówimy o plecach, o mięśniach najszerszych, to również mamy różne rejony, można powiedzieć, tych mięśni najszerszych. Włókna mięśniowe w najszerszym grzbietu biegną praktycznie od takich włókien ustawionych prawie, że równolegle do podłogi, mówię o tych górnych części najszerszego, prawie do takich pionowych do podłogi, mówię o dolnych części najszerszego. Czyli można powiedzieć tak, że w zależności od tego, w jaki sposób przyciągam drążek maszyny, wyciągu, sztangi, sztangielki i tak dalej, jestem w stanie bardziej zaktywować albo górne, albo dolne, albo środkowe części mięśni najszerszych. Oczywiście przy plecach mamy jeszcze środek pleców, mięśnie czworoboczne, równolegoboczne, tylną część barku, więc wszystko musimy sobie przetrenować, ale my zaczynamy od tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli od tych najszerszych grzbietu, od górnej części, czyli zrobimy sobie wiosłowanie na takiej maszynie tutaj. Także zaczynamy. Łokcie staram się przesuwać, ramiona po tułowiu, jak najwężej, nie? I stąd można powiedzieć, że dziś mniej więcej do takiej pozycji pracuje mi najbardziej najszerszy. Ja jakby polecam też lekko się pochylić. Jak jestem lekko pochylony, mam troszeczkę większy zakres ruchu i ten najszerszy pracuje troszeczkę lepiej niż w takiej pozycji, nie? No tak, wiadomo. Czyli jakby nie staram się tu pociągnąć na początku, ściągając łopatki, tylko staram się jakby pchać łokciem do tyłu, odsuwać ten ciężar do tyłu. Zrobimy sobie dwie takie lekkie serie i potem myślę, że dwie takie ciężkie, robocze. Wszystko po 10-12 powtórzeń. No i to jeszcze była taka seria, widać, nie do końca mocna. Myślę, że spokojnie będziemy mogli dołożyć, spokojnie. A powiedz mi, jak to jest właśnie w trójboju? Jeżeli mówimy o treningu na plecy, na przykład u kulturystów, to wiadomo, że tak naprawdę najważniejsza sprawa to jest to, że ten mięsień, który, tak powiem, ma się poddać, musi być ten mięsień, który stymulujemy, który trenujemy. Więc często kulturyści używają na przykład pasków na nadgarstku, żeby się przywiązać do maszyny albo do sztangi. Jak to jest właśnie w trójboju? Czy wy tam czasami używaliście, na przykład do martwych ciągów, żeby polepszyć, czy nie? Czy jednak ta siła chwytu jest taka istotna i to jest taki limitor? Ja wiem z doświadczenia, że w momencie, jak na przykład miałam chwilową przerwę od trójboju, gdzieś tam sobie robiłam w paskach, no to mimo wszystko ten chwyt mi się bardzo osłabiał. I potem w momencie, jak ja wiedziałam, że mam siłę, to po prostu samo mi to wylatywało. I tak raz miałam na zawodach, że wiedziałam, że ten ciężar zrobię i już byłam tutaj na górze, już blokowałam i mi po prostu z ręki czułam, że mi samo wychodzi. Więc raczej te paski, no do takich ćwiczeń właśnie jak martwy ciąg, to raczej odradzam, ale gdzieś tam do takich pobocznych ćwiczeń już odbiegając do tych głównych, jakieś, tak, no. To dokładnie. Przy akcesoriach, no to mi się wydaje, że tak. Tak właśnie jak na przykład przy plecach, no to jak najbardziej. Wiadomo, wiecie, u nas chodzi o to, żeby tym czynnikiem limitującym nie okazała się siła chwytu, tylko siła najszerszego na przykład. Tak. Nie? Czyli tutaj dla nas jakby no, nie musimy się popisywać tak, no tutaj nie chodzi siłą, o tak, tylko jednak stymulacja tego mięśnia, także. Dokładnie. Tutaj nie chodzi o siłę, tylko żeby tak mięsień palił, proszę bardzo. A, zero tkanki tu jeszcze. No, chyba jakoś inaczej. Proszę. Poukładamy to, czy nie? Dobra, to teraz robimy serię roboczą. Czyli teraz, czy chcesz, czy nie, dokładamy piąteczkę. Dwa, mocno. Trzy. Cztery. Dziewięć, jeszcze trzy. Raz. Dwa. Jeszcze raz. Ok. Pieruna. Ja wiem, że w trójboju nie zawsze się trenuje do upadku mięśniowego, nie? Bo tam bardziej ważna jest progresja jakby z treningu na trening i tak dalej, ale jeżeli mówimy o rozwoju mięśni, to praca blisko upadku i do upadku jest najważniejsza, bo wtedy to napięcie mechaniczne jest największe i przez to stymulacja mięśni do wzrostu jest najlepsza. Ja ci w ogóle powiem, że jak ja zmieniłam dyscyplinę i nagle
wiesz, z trójboju, gdzie tam ciągle dobra, dołóż, dołóż, dołóż. Musiałam nagle, wiesz, 15 razy, aż będzie paliło. No to długo mi zajęło, zanim przestałam dodawać i... Tak, 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 no, wiem, co chodzi, no. Bardziej chodziło o to czucie mięśniowe. Ja się czasami śmieję, że czasami kulturysta, szczególnie jak robimy tam jakieś, nie wiem, nogi albo coś, to w jednej serii zrobi więcej powtórzeń niż cały trójboista na całym treningu. Tak. Nie? Tak. No. Jesteśmy gotowi, możemy iść dalej. Kolejne ćwiczenie, teraz sobie zaatakujemy dolną część najszerszego. Słuchajcie, dolna część najszerszego jest mega ważna, dlatego że daje nam jakby od samego biodra, że ten najszerszy się po prostu rozwija tak wachlarzowato, że tak powiem, w stronę pachy. Tamte włókna już są bardziej jakby tak troszeczkę bardziej w pionie ustawione, czyli można powiedzieć, że najlepiej byłoby ściągać mniej więcej w pionie, ale że najszerszy jest najbardziej, że tak powiem, taki można powiedzieć aktywny w takim zakresie ruchu, że ustawiamy go sobie gdzieś mniej więcej pod kątem 120 stopni, to najlepiej byłoby nie ściągać tego idealnie w pionie, tylko usiąść sobie delikatnie, jak powiem, do tyłu. Można sobie usiąść na przednie na ławce, podeprzeć się kolanem, to gdzieś się zaprzeć, albo postawić sobie ławkę taką normalną. Natomiast my sobie zrobimy na klęcząco. Jest to jakby inna taka opcja, natomiast jest to cały czas ten sam ruch. Zaczynamy, tak jak powiedziałem wcześniej, z ustawieniem ramienia mniej więcej tam pod kątem 120 stopni. I stąd staramy się, oczywiście przede wszystkim najważniejsza sprawa, tak jak nieraz widzimy niektórzy kulturyści, nawet, zaczynają tak, a kręcą tak sobie, czy też nie kręcimy nigdy. Zawsze ustawiamy tak, że tutaj rotujemy to ramię, żeby ta łopatka troszeczkę zeszła niżej i z tej pozycji staramy się ściągnąć tylko i wyłącznie ciągnąc łokieć do tyłu. Czyli znaczy, ja się też nie staram ten łokieć zabrać do tyłu, pociągnąć jakby środkiem pleców, tylko i wyłącznie staram się ściągnąć ramieniem w dół, nie? Czyli tu się zapieram za tą moją nogę. Czasami jest duży ciężar, można sobie położyć coś na kolano, żeby nam było wygodnie. I stąd tylko ściągam do dolnej części klatki piersiowej. I znowu pamiętajmy, że jeżeli mówimy od pracy najszerszego, to nie ściągamy w ten sposób, nie? Czyli tylko łokieć bliżej ciała. Łokieć bardzo blisko głowie. To się robi dosyć łatwo, na pierwsza seria taka lekka i potem zrobimy sobie z 3 serii. To jest dużo. Ja to spróbuję na razie tym, żebym w ogóle dobrze robiła. Dobra. Możesz tak się troszeczkę jakby delikatnie do nas obrócić, minimalnie. O, dokładnie. I jakbym chciał przesunąć znowu rami po żebrach do tyłu. O, właśnie. Wypinać klatki piersiowej do przodu, tylko żeby plecy były cały czas proste. Bardzo ostatnio też popularne takie ćwiczenia, takiego typu tam pull around się mówi. To są takie ćwiczenia, że jakby troszeczkę jakby ustawiam się bokiem do wyciągu i jakby przez to tak ciągnę wzdłuż jakby kręgosłupa, jakbym chciał sobie dotknąć jakby łokciem do kręgosłupa. Można też tak robić, natomiast ja nie jestem akurat tam mega zwolennikiem tego ćwiczenia, natomiast na pewno to, co jest jakby niedopuszczalne, czy czego nie powinno się robić, to, że wystawiam jakby ramię w ten sposób do przodu. Czyli jak już, to albo sobie robię idealnie prostopadle do wyciągu, albo troszeczkę sobie mogę cofnąć do tyłu, tak żebym jakby przeciągał bardziej ramię po klatce piersiowej, nie po żebrach. Czyli jakby co staraj się nie dawać sobie wyjścia tym ramieniem do przodu, nie? Okej. Okay. Czyli jak siadam w ten sposób, to ja sobie siądę tu i tu, pa. Chyba pierwsza ta ciężka. Musimy cię zwiększyć. 10? Za żadę, spokojnie. Matko kochana. I ostatnia seria. I tu też było za lekko. Widać było, że spokojnie tam można dołożyć tyle ciężaru. Wykorzystamy to w następnej serii.
Super, chodź. I teraz było widać ten upadek mięśniowy, że jesteśmy blisko upadku i o to właśnie chodzi. Ale słuchaj, jak sobie gadamy, to widzę, że jesteś w normalnych butach, a wiem, że trójboiści mają takie zboczenie do butów. Ja na przykład mam takie specjalne buty. Bardzo ładne. Do przysiadów na przykład. Fajnie mi się robi w tym przysiady. A bardzo ładne. Jak tam, jak byłaś w trójboju? Jakie miałeś buty? Czy to jest różnica? Też miałam powerlifty. Na pewno... Też miałam powerlifty. Mhm. Natomiast na jednym z odcinków z Michałem zmieniłam kompletnie przysiad, w ogóle ustawienie do przysiadu. Aha. I do tego ustawienia najlepiej jest mieć płaskie obuwie. I zaczęłam właśnie siadać w tych dokładnie butach. Aha. Przez to, że ja teraz siadam szeroko i w momencie, jakbym miała właśnie te buty wysokie, to jeszcze by mnie bardziej pchało do przodu. No, a teraz akurat jestem płaskim. A jeżeli chodzi na przykład o ciągi, to wiem, że na zawodach używacie bardzo cienkich podeszw, tak? No, jak nawet mówiłaś, że jakiś tam do baletu, butów czy coś, tak? Tak. W ogóle to jest w przepisach, nie? Że musi być płaska obuwie, tak. Płaska. Najczęściej są to albo baletki, albo takie buty do boksu. Często ludzie mają. Słuchajcie, ja słyszałem, że ty w ogóle występowałaś w ogóle w takim specjalnym obuwiu na zawodach. Na moich pierwszych zawodach, na których w ogóle nie byłam przygotowana, miałam 16 lat, w ogóle nie wiedziałam, czy to się je. Przygotowana pod względem siłowym, ale tak, może... Tak, i byłam, nie miałam baletek, tylko miałam kapcie. Od trenera dostałam takie niebieskie kapcie. No, lepiej nie szukać zdjęć, bo po prostu wyglądałam tam jak klaun w cyrku, bo miałam... Moja mama mi dała skarpetki, takie na narty. Różowy miałam strój, kolor pokroju takiego. No w ogóle tragedia. No i te kapcie. Ale słuchajcie, ja zawsze mówię tak, że ważniejsze jest to, co się robi, a nie jak się wygląda. Jak to często mówią w takich sportach, mnóstwo sprzętu, zero talentu. No tak. Więc lepiej najpierw potrenujcie, a potem sobie dopiero kupcie prawdziwe buty. A możecie nawet w kapciach startować. Idziemy na dół. Dobra, teraz sobie przejdziemy do wiosłowania na maszynie. Oczywiście można zrobić to wiosłowanie też w najróżniejszy sposób. Można zrobić bardziej pod najszerszy. Wtedy też będzie górna część najszerszego pracowała, ale my byśmy teraz chcieli bardziej zrobić pod kątem środka pleców, mięśni czworobocznych i tylnego aktonu barków. Czyli będziemy starali się prowadzić ramiona tak gdzieś mniej więcej pod kątem 45-60 stopni i skupimy się na tym, żeby mocno ściągnąć łopatki. Mhm. Czyli jakby nie będę starał się tylko przyciągać, tak, ale jakby będę chciał jakby wepchnąć klatkę piersiową w ławkę i pociągnąć łopatkami do tyłu, nie? Pierwsza rozgrzewkowa, zdejmiemy i ściągamy mocno łopatki. I staraj się jakbyś złączyć łopatki razem. Łokcie na zewnątrz i mocno do tyłu. Raz, super. Dwa, trzy. 4, 5, 6, jeszcze 2, raz, jeszcze raz, super, 6, raz, 2, mocno, 3, 4, 5, 6, dobra, i ostatnie 6, raz, 2, 3, 4, 5, jeszcze raz, super. No, po treningu mi botoks funduje. Dobrze. Tak marszyłam. No, a powiedz mi w takim razie, jak wygląda dieta teraz twoja w stosunku do tego, co było w trójboju. Nie wiem jak ty, ale znam trochę trójboistów, co wiem, że na przykład... I trzymają, jak było... którzy trzymają Michę? No nie. No widzisz, to ja to nawet jak pamiętam, kiedyś był tłusty czwartek, to oni tu przyszli z taką wielką... jak to się mówi, takim kartonem z pączkami. Siedzieli tam, robili przysiady i jedli pączki między no, seriami. Jak startowałam trójboju, to właśnie w ogóle nie trzymałam miski, chociaż na moim ostatnim starcie trzymałam, bo jednak musiałam parę kilo zredukować, więc trzymałam miskę, ale tak to praktycznie wcale.
No teraz, no to wiadomo, jak się szykuję do bikini, no to cały czas trzymam miskę, cały czas kalorie liczę. Ale będąc na przykład trenując trójbój, to na przykład nawet białka nie liczyłaś? Nic? Nic. Nic. Wiesz, dobra, ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli macie jakieś kategorie wagowe, no to jednak też nie można sobie pozwolić na to, żeby za bardzo gdzieś tam przytyć. No bo wiadomo, że trzeba mieć powera, więc teoretycznie wiadomo, musi być dobre, dużo kalorii i tak dalej. No ale generalnie jakby ta waga też może delikatnie gdzieś tam się wymknąć spod kontroli, u nie? U mnie to akurat była kwestia, nie wiem, że ja tam, no ja też nie mam jakiejś dużej tendencji do tycia, no bo też, no jestem mała, no ile jeszcze ja to mogę też przytyć, ale bardzo żałuję, że właśnie jak startowałam w trójboju, to że nie pilnowałam tej miski, z tego względu, że jakbym pilnowała to wszystko, no. To jestem właśnie ciekawa, ile bym mogła osiągnąć, nie, w tym wieku 17 tak, lat, tak, 16, ja nie? Można, że jakby się ktoś jeszcze mniej ważyć na przykład. No tak. No, więc właśnie no wiadomo, tutaj w sylwetkowych sportach ta dieta może być, że jest najważniejsza, nie? No bo tak. Niestety nie da się nadrobić czasami treningiem. Wiadomo, my lubimy trenować i w ogóle, ale ten jednak nawet nadmiar treningu nie rekompensuje tych błędów w diecie, no nie? Tak. Trzeba się pilnować. Przejdziemy na wyciąg. Teraz zrobimy sobie typowo coś na tylny, mięsień ramienny. Osobiście lubię łączyć tył barków właśnie z plecami, dlatego że on tak czy siak w dużym stopniu pomaga w różnych ruchach przyciągania, wiosłowania i tak dalej. Więc można powiedzieć, że dużo mniej muszę zrobić, żeby go maksymalnie zmęczyć, nie? No i wiadomo, jest mnóstwo różnych ćwiczeń. Myślę, że akurat na ramienne świetnie reagują na takie bardziej izolowane ruchy. Więc zrobimy sobie po prostu ściąganie linek w bramie. I w takim troszeczkę może innym kącie. Najważniejsza sprawa, którą tutaj robię, to jest to, że odciągając ramiona do tyłu, staram się nie ściągać łopatek, nie? Czyli ja koncentruję się tylko na tym, że tutaj odciągam ramię, a nie, że ściągam ramię jakby do tyłu. Najważniejsze, żeby sobie zobaczyć właśnie za tymi kulkami. Słuchajcie, niektórzy łapią za kulkę, ale jakby przed kulką jest lepiej, bo tu sobie opieram wtedy dłoń i nie muszę tak ściskać mocno ramieniem, nie? I teraz zobacz, najważniejsza sprawa jest to, że ten ramienny, jak chociaż nie odciągasz go tutaj, tylko minimalnie w dół. On tutaj ma większy zakres ruchu, czyli jakby staram się delikatnie w dół i staram się skupić tylko na tym, żeby... A wiesz, że ja robię takie ćwiczenie? No. Tylko ja robię, że stoję tak. I robię tak. No to jest właśnie bardzo podobny ruch, tylko robisz jedną ręką pewnie, tak? No, tak. A to zrobimy sobie dwie, żeby... No może nie aż tak nisko, bo tak nisko troszeczkę, o jak gdzieś tak, powiedzmy, o w takim aha, zakresie, okay. No dobra? To ja robię trochę inaczej. O, no i dobra. I teoretycznie wystarczy dotąd. Nie, ten naramienny nie ciągnie łopatki, nie? Tylko on jakby pomaga mi odsunąć ramię do tyłu. Troszkę wyżej, czy gdzieś, o, w ten sposób. Na pewno, jeżeli chodzi o trójbój, o wyciskanie, to wiadomo, że kiedyś, dawno temu, jakby trójboiści na to nie zwracali uwagi, natomiast teraz wiem, że bardzo dbają jakby o te mięśnie antagonistyczne do wyciskania, do klatki, czyli można powiedzieć, że bardzo mocno pracują nad tylnym aktonem mięśni ramiennych, nad górną częścią właśnie pleców, jakiś tam czworoboczny, równoległoboczny. Nie wiem, czy też robiłeś takie ćwiczenia na przykład, trenując trójbój, czy raczej nie? Raczej nie, też... Jako takie akcesoria. Ja przede wszystkim wyciskanie traktowałam jako przerwę. Aha. Siady były mocne, no tak. Ławka był odpoczynek, w ogóle taki totalny rest od wszystkiego. No i potem trzeba było się mentalnie przygotować na ciągi. Więc ja zawsze wyciskanie traktowałam bardzo po macoszemu, z tego też względu, że mi w ogóle ciężko było progresować. Ja mam też długie ręce, więc ja, no Boże, dlatego tak, też to wykorzystuję w martwym, tak, ja mam długie ręce. No i po prostu, szczerze mówiąc, nigdy się jakoś bardzo nie przykładałam do klatki, to muszę się przyznać. A jeżeli chodzi właśnie o akcesoria, to jakie na przykład ćwiczenia takie akcesoryjne robiłaś na górną część ciała? Nie mówię o przesiadach, nie mówię o ciągach, tylko takie właśnie pod wyciskanie. Co tam robiliście na przykład? Co staraliście się wzmocnić? Znaczy się pamiętam, że wtedy robiliśmy bardziej właśnie na ławce. Różne pauzy, jakieś pauzy w środku, to bardziej tak się skupiało na pauzach. Też tam były jakieś barki, bardziej tak... No, triceps pewnie. Tak, barki, triceps, pleców było mało. No mówię ci, bardzo po macoszemu to było. No. W ogóle, no, tak, no wiadomo, jak wiadomo, to dziewczyny, tak.
góry nie trenują. Tak, no, jasne, no teraz trenuję. Tak, tak. Bo ale muszę, wiadomo, ale... to... Trójbój wtedy... to jest też zupełnie coś innego, bo tu jednak chodzi o ten wynik, a nie o to, żeby tam mięśnie wszystkie proporcjonalnie akcesoryjnie to było pracowały, robione. Ale... Teraz zrobimy jeszcze sobie prostownik pleców. Wiadomo, że rzymska ławka może być wykorzystywana nie tylko do treningu prostowników, ale też na przykład pośladków. Mhm. Jest to super sprzęt do trenowania pośladków. Wiadomo, pośladki, można powiedzieć, że w bikini jest to mega ważny, że tak powiem, mięsień, ale prostownik grzbietu również, więc pokażemy Wam też różnicę między tym, jak się robi to na pośladki, jak to się robi na prostownik pleców. Ja może pokażę, zacznę. Słuchajcie, najważniejsza sprawa, żeby dobrze sobie ustawić ławeczkę rzymską. Jeżeli będę miał ławeczkę za bardzo wysuniętą do przodu, to ona będzie wymuszała u mnie większą pracę pleców. Natomiast jeżeli mam ją w miarę nisko na biodrach, to łatwiej mi jest jakby ustabilizować biodro i plecy. Przy pracy prostownika ważne, żeby oczywiście ta ławeczka była wyżej. Dlatego, że jestem w stanie wyokrąglić plecy i wyprostować. Jak sama nazwa wskazuje, prostownik ma prostować plecy. Czyli zaginam je do środka i prostuję. Zaginam, prostuję. Zaginam, prostuję. Nie muszę tego unosić bardzo wysoko. Mhm. Jak unoszę bardzo wysoko, pomagam sobie pośladkami. Natomiast jeżeli będę chciał bardziej zaangażować pośladki, to wtedy lepiej by było, żeby oparcie było troszeczkę niżej, bo będę miał bardziej stabilną górną część pleców. I wtedy staram się cały czas te plecy trzymać wyprostowane. Opuszczam się wtedy w ten sposób i tylko prostuję w biodrach do góry. Dzięki temu łatwiej mi będzie napiąć pośladki. No wiadomo, tylną część uda też. Mogę sobie wziąć tutaj sztangę albo sztangielki. Ja tak najbardziej lubię i w ten sposób robię taką odmianę, jakby wyprosto w stawie biodrowym. Coś takiego zamiast na przykład martwego ciągu na prostych nogach. Mhm. Natomiast my robimy prostownik, więc troszkę niżej i zaokrąglam, prostuję. Zaokrąglam, prostuję. Czyli staram się, jakbym robił mięśnie brzucha. Napinam, zaokrąglając plecy i prostuję. Potem nie muszę unosić bardzo wysoko, tylko do takiego pełnego wyprostu pleców i wystarczy. Okay, no wiadomo, że trzeba też jeszcze zapowiedzieć tam parę zdań a propos ogólnie takiego przydawania do zawodów. Wiadomo, że jeżeli będziesz startowała w NPC, to w NPC są troszeczkę inne trendy oceniania niż w FBB. Właśnie dobrze, że do Ciebie przyjechałam, bo ja będę miała swój debiut w marcu, dlatego musisz mi sprzedać właśnie parę cennych informacji. A w marcu gdzie będziesz miała debiut? To chyba w FBB. W Warszawie. Tak? W maju. A w jakich zawodach? W NPC. Tak, tam są wtedy debiuty. 27 maj. 27 maj, a nie marzec. Tak, tak, no to jeżeli w maju, to okej, okay, to faktycznie maj. W NPC. Słuchaj, najważniejsza sprawa oczywiście, wiadomo, w każdych zawodach sylwetkowych, jeżeli chodzi o bikini, czy to IFBB, czy NPC, czy jakakolwiek inna federacja, są oczywiście proporcje sylwetki. Gdzie wiadomo, że najważniejsza sprawa to jest to, że sylwetka musi być proporcjonalna. Jeżeli chodzi o Ciebie, no to super, bo masz bardzo taką drobną, ale taką, można powiedzieć, proporcjonalną sylwetkę, jest super pod tym względem, więc warto też jakby zadbać o to, żeby żadna grupa mięśniowa dziś się nie wymsknęła spod kontroli. Czyli trzeba trenować widocznie tak jak teraz, trenujesz w miarę podobnie, żeby ta sylwetka nie straciła swoich atutów i żeby na przykład gdzieś tam nie nabrała jakichś złych cech. Jedyna rzecz, którą ja bym trochę bardziej jakby u Ciebie potrenował, jeżeli chodzi o NPC szczególnie, to na pewno mięśnie naramienne. Dlatego, że te dziewczyny, które tam startują, na pewno jeżeli chodzi ogólnie o całą sylwetkę, szerokość barków do bioder i tak dalej, to jest jedno, że tak powiem, genetyka, szerokość obojczyków. Natomiast niewątpliwie większość tych najlepszych zawodniczek ma bardzo fajne takie krągłe barki. Jeżeli chodzi o plecy w NPC, można powiedzieć, że tak do końca nie oceniają tych pleców, dlatego że wszystkie dziewczyny stają z tyłem, zasłaniają sobie włosami. Natomiast jeżeli mówimy od przodu, gdzieś tam już to najszersze wychodzi, to wtedy jak najbardziej to poprawia sylwetkę. Inna sprawa to poza przygotowaniem, czy wiadomo, że musi być super sylwetka, muszą być proporcje, musi być dobra forma. W NPC zawsze sylwetka musi być troszkę bardziej twarda, bardziej taka, że tak powiem, wysuszona niż na przykład w FBB. To, co jest również bardzo ważne, a co jest często pomijane przez większość młodych dziewczyn, czy takich debiutantek, to jest takie zachowanie sceniczne i to pozowanie. Oczywiście... Wiem, bo oglądałam debiuty i to jest po prostu jakiś szok. To, co te dziewczyny, przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale naprawdę pozowanie... Tak.
na przykład wychodzi dziewczyna, ma naprawdę no, fajną formę do ciała, ale po prostu idzie na tych szpilkach tak, jakby się skradała gdzieś o trzeciej w nocy do lodówki po prostu. Dokładnie. No to dokładnie. Jest masakra i dziewczyny bardzo dużo tym tracą. W ogóle zero gracji, zero niczego, nie? Dokładnie, to jest tak samo i u kobiet, i u facetów, ale generalnie jakby samo posiadanie super sylwetki jeszcze ci nie gwarantuje tego, że ci sędziowie cię zauważą, bo tam będzie dużo tych dziewczyn, więc jakby ja też zawsze mówię, że to zachowanie takie sceniczne jest bardzo, bardzo ważne. Nie może być one takie troszeczkę, jakby powiedzieć, takie ordynarne czasami, ale trzeba mieć tam taką pewność siebie, tą grację w ruchach i tak dalej, takiej kobiecości, że powiem, trzeba troszeczkę pokazać na tej scenie. Coś, co jest również bardzo ważne w moim odczuciu, to jest dobry strój. Właśnie o to ci się chciałam zapytać. Czy na przykład, bo to może kogoś zastanawia, a dziewczyn to już w szczególności pewnie zastanawia, czy na przykład twarz na scenie odgrywa jakąś rolę. W momencie, jeżeli sędzia ma do wyboru, nie wiem, dwie dziewczyny, one są takie, no powiedzmy, fajnie wyglądają obydwie, to czy on wybierze na przykład, nie wiem, dziewczynę ze względu na to, że ma, nie wiem, ładniejszą twarz, albo ładniejszy strój, ładniejsze włosy, ładniejszy makijaż? Słuchaj, ja powiem szczerze tak. Wiadomo, że teoretycznie twarz nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale w praktyce, jak znam różne sędziowania i znam sędziów, to oni podświadomie zawsze wybierają tą osobę, która się lepiej prezentuje po prostu. Czyli wiadomo, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, mniej urodziwy albo ktoś, kto bardzo ładnie wygląda, no to wiadomo, że on jakby nadrabia te punkty. I często się zdarza, że niestety te ładniejsze dziewczyny wygrywają z tymi, które nawet nie są tak, że tak powiem, tak urodziwe, albo może takie, które są po prostu troszkę takie, że powiem, brzydkie, mimo tego, że te brzydkie mają trochę nawet lepszą formę. No dlatego, wiecie, to jest bardzo taki subiektywny sport. To się ocenia, ale tak naprawdę się ocenia taki całokształt, więc w moim odczuciu bikini to jest też również taki, można powiedzieć, taka kwintesencja kobiecości musi być. Czyli wiadomo, że jeżeli ktoś ma bardzo fajne ciało, super odtłuszczone mięśnie i tak dalej, ale do tego nie ma tego czegoś w sobie, no to on przegra z osobą, która może być w słabszej formie, ale emanuje tym takim, taką kobiecością i taką trochę pewnością siebie, trochę takim można powiedzieć seksapilem czy coś, więc jak najbardziej. Myślę, że to jest oceniane i trzeba się na to nastawiać, więc na pewno warto zainwestować w dobry strój, żeby on się też rzucał w oczy, żeby przykuwał uwagi, żeby podkreślał tą sylwetkę, w dobry makijaż, dobrą fryzurę. To są niestety rzeczy, które na najwyższym poziomie też są bardzo dopieszczane przez zawodniczki, więc wtedy, jeżeli przychodzi taka prawdziwa zawodniczka super wysokiej klasy, to tam nie ma, że tak powiem, pomyłek. To nie ma tak, że ona zapomniała sobie, nie wiem, zrobić fryzury albo, nie wiem, zapomniała dopiąć sobie tipsów czy coś takiego. To wszystko musi być od A do Z dopięte. Także ja będę teraz śledził twoją karierę, będę patrzył, jak się rozwijasz, czy będziesz takie same robiła wow w bikini, jak w sportach siłowych, jak w trójboju. Trzymam za ciebie kciuki, no i mam nadzieję, że to zaczniemy na następnym treningu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Hej.